Czy będzie wojna? Nie. Możliwe, że w jakiejś nieokreślonej dalekiej przyszłości. I uważam, że w szerszej perspektywie gospodarka chińska będzie słabnąć. Dzień dobry widzowie. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka poświęconego diagnozie stanu Chińskiej Republiki Ludowej oraz relacjom, a właściwie konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. W dzisiejszym odcinku zaproszonym gościem jest pan Maciej Jarocki. Zachęcam do obejrzenia odcinka. Zanim jednak przejdziemy, przypominam, że jeżeli wam się odcinek podoba, możecie go zalajkować, kanał możecie zasubskrybować, możecie przesłać go do znajomych, możecie też wesprzeć mnie w kanale, znaczy w programie Patronite. No i zanim przejdziemy dalej, mała reklama, czyli przypominam, że jak wiecie, sponsorem kanału jest firma Rocket Jobs, więc warto powiedzieć kilka zdań na temat Rocket Jobsa. Znajdziecie tutaj tysiące ofert z marketingu, sprzedaży, finansów, inżynierii, na dodatek z jawnymi wynagrodzeniami, dzięki czemu już aplikując będziecie wiedzieli, jakich pieniędzy możecie się spodziewać. Rocket Jobs to portal, który wyróżnia genialna wręcz prostota, no i pokażę wam, że od fajnej pracy dzieli was zaledwie kilka kliknięć. I tutaj możecie sobie wejść na rocketjobs.pl, obieracie sobie branżę na górze strony. Teraz czas na wskazanie oczekiwanego uposażenia oraz odpowiedniego stopnia, a raczej waszego doświadczenia. No i już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wybierać spośród samych dopasowanych ofert. Wszystko słuchajcie w zaledwie kilka kliknięć. Dodatkowo dzięki mapie po prawej stronie możecie dokładnie zlokalizować miejsce swojej przyszłej pracy. Pozostaje tylko uzupełnić formularz aplikacji, ustrzelić czerwony przycisk i przekierować swoje zgłoszenie prosto do jednego z tysięcy pracodawców. No i drodzy Państwo, zaczynamy kolejny cykl poświęcony diagnozie Chińskiej Republiki Ludowej oraz diagnozie rywalizacji, konfrontacji między Stanami Zjednoczonymi i Tajwanem. Dzisiaj na kanale gościmy pana Macieja Jarockiego. Dzień dobry panu, bardzo dziękuję, że zgodził się pan wystąpić na kanale. Również bardzo dziękuję. Pozdrawiam Państwa, słuchaczy. I teraz pan Maciej jest rzadkim przykładem osoby, która bardzo ostrożnie pisze o Chinach, mimo że w Chinach spędził kawałek życia, studiował tam. Panie Macieju, o ile wiem, to studiował pan w Szanghaju, tak? Tak, Fudan University. To był bardzo fajny okres, bardzo miażdżące porównanie między tym, co się uczy w Polsce, a co nie, czym w Chinach. W Chinach nie napisałem ani jednego egzaminu przykładowo. Tam się bardziej praktycznie do tego podchodzi. Ale tak, to wszystko jest prawda. A w takim razie, no to może zacznijmy, bo czasami, bo tak jak już zaznaczałem też w wywiadzie z panem profesorem Lubiną, no w Polsce mamy taką bipolarkę, jeżeli chodzi o ocenę Chin. Tak? Z jednej strony mamy, że coś jest super, a z drugiej, że nie, że te Chiny się walą i zaraz padną, albo to demografia, albo to gospodarka, albo wywołają wojnę. I w związku z tym szukam takich wyważonych opinii, które pokazują czyjeś własne przemyślenia na temat tego, jak wygląda ta sytuacja obecna w Chińskiej Republice Ludowej. Panie Maćku, jakie są pana zapatrywania na tę kwestię? Cóż, jeśli chodzi o ocenę, to co zabija rzetelną, taką racjonalną analizę różnych aspektów polityki, jest po prostu czas. Czas jest takim największym ogranicznikiem. I ocena tych aspektów, tych wielkich przemian, polityk jest bardzo trudno do ocenienia. A oczywiście Twitter, oczywiście wszystkie media chcą oceny teraz, natychmiast jakichś wielkich, to się mówi, hot take'ów. A jak powiesz takiemu dziennikarzowi, to będzie miało jakiś wpływ za 20 lat, no to jest mało pasjonujące. No co to, jaki to atencję zbierze? No żadną. Więc dlatego tak trudno właśnie zachować taki balans właśnie w sferze medialnej, żeby powiedzieć coś, bo to są rzeczy nudne po prostu, że coś za kilkanaście, kilkadziesiąt lat może się wydarzy, że będzie jakaś zmiana pewnego zjawiska, ale nikogo to nie interesuje. Natomiast oczywiście Chiny się rozpadną za miesiąc, dwa, albo USA zdominują za miesiąc, dwa i tak dalej. No tak, to albo się że znika, to Ukraina się zaraz, albo Ukraina za chwilę odbije Cherson i tak dalej. Tak, wiadomo, tak. Coś się sprzedaje, a coś się nie sprzedaje. Dokładnie. Ale jaka jest pana ocena obecnego kondycji Chińskiej Republiki Ludowej? No cóż,
Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, tutaj świetnie opowiadał o tym pan Wojczal i też Lubina bardzo dobrze zahaczył tą kwestię. Natomiast pomijając te aspekty gospodarcze i wojskowe, czy również wewnętrzne, bo jest tutaj masa problemów wewnętrznych, pan Krzysztof Wojczal, który mówił dużo o ekologii, o problemie z samożywieniem się, kwestia jest też taka, że Chiny za Xi Jinpinga też dokonały czegoś niesamowitego, ponieważ pomogły swoją agresywną postawą stworzyć antychiński, nie powiem sojusz, ale grupę państw, które są bardzo zainteresowane, by Chinom nie wiodło się dobrze. Chociaż tak wcale nie musiało być i to nie musiało wcale tak się potoczyć. Jeśli miałbym wybrać jedną osobę, która za czasów Xi Jinpinga narobiła mu absolutnie najwięcej problemów, to nie powiedziałbym, że to był Barack Obama z pivotem na Azję. Nie powiedziałbym, że to jest obecnie Joe Biden. Nie powiedziałbym, że to jest Donald Trump, czy w ogóle ktokolwiek z USA, tylko że to był premier Shinzo Abe. Kwestia jest taka, że Japonia i też wiele innych państw Azji nie musiała być bardzo zaangażowana w rywalizację USA a Chin. Niestety, kiedy się ocenia ten poziom rywalizacji, oczywiście Chin, USA, Chin, USA, Chin, USA. I jest pewien powód, dlaczego tak się mówi, no bo oczywiście Chiny i USA to są wielkie kolosy. I tych mniejszych sojuszników, czy państw zaprzyjaźnionych, się ignoruje. Jest taka scena, która jest chyba i w książce, i w serialu Gry o Tron. Robert Baratheon tłumaczy swojej żonie Cersei, co jest silniejsze: jeden czy pięć? Pięść czy pięć palców? No i oczywiście Cersei, pięć, a on mówi, że jedna wola, jedna armia, pod jednym silnym dowództwem zawsze rozbije pięć podzielonych. Tylko jest jeden mały problem, bo ta analogia niby ciekawie działa. Rosja ma wielką, potężną armię, ma ładne, zdecydowane przywództwo, może szybko podjąć decyzję, wszystko działa, a NATO jest rozbite na tyle państw i one wszystkie są takie słabe, jeśli one będą działały tak zorganizowanie. Tylko problem polega na tym, że to nie jest pięść rosyjska czy pięść chińska versus rozbicie sojusznicy jakby świata zachodu, tylko jest jedna wielka, potężna pięść amerykańska i jest jeszcze mnóstwo palców. Tak. Więc USA jako mocarstwo światowe dysponują czymś, co jest dosyć niespotykane w historii. To jest mocarstwo światowe, które ma masę sojuszników i są to sojusznicy nie poddani dominia, które chcą jakoś się wyzwalać spod tej dominacji, tylko są to sojusznicy, którzy autentycznie chcą być pod tym amerykańskim parasolem. I spośród nich Shinzo Abe, Japonia, jest właśnie przykładem na takiego sojusznika. Trzecia gospodarka świata. Trzeba zawsze pamiętać, że oczywiście te wszystkie problemy, ta demografia, że katastrofa, że rozwój słaby i tak dalej, stagflacja, ale to nadal jest trzecia gospodarka świata. I Tak. nadal wielkie technologie. I nadal bardzo doskonała, profesjonalna, nie armia. Każdy chciałby nie mieć armii w taki sposób, jaki Tak. nie ma jej Japonia. Tak, to jest prawda, tak, że właśnie najbardziej, tak, to jest, to trzeba pamiętać o tym, że mówimy jednak o drugiej marynarce wojennej na Pacyfiku, tak, a być może drugiej marynarce, znaczy pomijając oczywiście brak atomowych okrętów podwodnych, ale znaczy nie liczymy Chińczyków na Pacyfiku, tak, ale no, japońskie morskie siły samoobrony to jednak trzeba im przyznać, że mają piękną tradycję, niezależnie jakbyśmy ją oceniali i tam jest ten esprit de corps i widać, że mają, no, przedwczoraj gruchnęła informacja, że Japonia buduje sobie niszczyciel, który będzie miał wyporność 22 tysięcy ton, czyli będzie tak naprawdę krążownikiem i już w tej Klasyk. chwili z... Waszyngtoński klasyk, przypominając traktat o Tak, wyporności, jak tak, tak. próbowano, a potem się bawiono w Dokładnie. krążowniki waszyngtońskie. Ale faktycznie Japończycy są bardzo wartościowym sojusznikiem i to jest jak najbardziej cenne spostrzeżenie, bo mamy szereg państw, które współpracują z Amerykanami chcąc, nie chcąc. Mamy Koreę Południową, mamy Japonię, mamy Republikę Chin, czyli Tajwan, no mamy przede wszystkim Australię, w ogóle cały Anzak, tak?
Więc w tym momencie no, jest to sojusz krajów, które jednak mają liczące się siły zbrojne, nawet jeżeli to nie jest sformalizowany sojusz, znaczy ANZAC jak najbardziej jest, na to jest, tak? Ale jak popatrzymy na możliwości morskich sił samoobrony Japonii i tego, co mają na Amerykanie na Pacyfiku, no to to już są siły bardzo, bardzo, bardzo poważne. Ja osobiście stawiam tezę, że to, co w tej chwili mają Amerykanie na Pacyfiku plus Japończycy, to dalece wykracza to, co mają w ogóle Chińczycy tu zamędu kupy złączone, jeżeli chodzi o wartość bojową. Ale, tak? Ale nie wspomniał pan jeszcze jednego państwa, a powinien, ponieważ jest Wielka jeszcze jeden Brytania? taki mały kolos, takie małe Chiny. Indie. No I Indie, to tak. jest klucz do zagadki. Dlaczego Shinzo Abe narobił Xi Jinpingowi tyle bigosów? Ponieważ właśnie za Shinzo Abe powstała inicjatywa Quad, dialogu o bezpieczeństwie czterostronnym, która jest między właśnie Japonią, USA, Australią i tu jest właśnie kluczowy aspekt, Indie. Indie. I częścią tego dialogu czterostronnego o bezpieczeństwie są wspólne manewry wojskowe. I są to wspólne manewry wojskowe, oczywiście, floty. Jeśli spojrzymy właśnie na timeline tych manewrów, one się odbywają corocznie, nie ma tutaj przestojów. I najważniejsze, liczba okrętów i państw zaangażowanych w to rośnie. Jeśli spojrzymy, Indie cały czas, Japonia cały czas, USA cały czas. Australia tak czasami bierze udział, czasami nie. Ale o czym to świadczy? Bo oczywiście zaraz ktoś się odezwie. No jak to? Indie wcale nie są jakoś specjalnie tutaj z Zachodem związane. No ile kupują oni ropy od Putina? Jak tutaj paskudnie ten reżim embargowy tutaj przeciwko reżimowi Putina psują. No tak, nie ma co tu ukrywać, że Indie są troszeczkę chciwe, ale na podstawowym poziomie nie można tego odebrać. Indie są częścią świata Zachodu. Można się kłócić w nieskończoność, że cywilizacja hinduska, że religia nie ta, że inna droga w ogóle gospodarcza, ponieważ Indie to jest kraj. No oczywiście teraz jest kapitalistyczny, ale to był kraj, który mimo, że nie był krajem socjalistycznym, de facto uprawiał socjalistyczną ekonomię. Był bardzo blisko związany z Związkiem Radzieckim. Centralne planowanie było bardzo silne z tradycji indyjskiej. Wiele uzbrojenia ZSRR, potem z Federacji Rosyjskiej. Można dodać mnóstwo argumentów, dlaczego Indie nie są częścią świata Zachodu, ale to nie ma znaczenia. Na podstawowym poziomie nadal, to widać właśnie szczególnie w inicjatywie Quad, że gdyby przyszło co do czego, jest wyjątkowo wątpliwe, że Indie chociażby zachowałyby neutralność w stosunku do działań Chin. A dlaczego w ogóle o tym mówimy? Ponieważ zawsze się zapomina, że Indie też wydają bardzo dużo na zbrojenia, też mają bardzo duży program rozwoju floty. To nie jest tylko rywalizacja z I Pakistanem. Ona mają już. realny konflikt z Chinami. Tak. Graniczny, realny. Realny, ale to też tutaj jest masa takich małych, drobnych, dużych problemów. Drobny, no tak. Problem graniczny z Chinami, Pakistan, Tan. oczywiście kwestia Tybetu, ponieważ Dalaj Lama i Tak. generalnie tybetańscy uchodźcy w Indiach. No i oczywiście nie można tego pominąć. Indie się szczycą, że są największą demokracją świata i im absolutnie na takim podstawowym poziomie Ciężko to nie gra odmówić. do końca z Chinami. Zresztą w sumie jakby nie patrzeć, ten system kastowy w Indiach, ja spotkałem kiedyś jeszcze politologiczną teorię, która zakładała, że system kastowy w Indiach paradoksalnie ładnie się wpasował w demokrację w pewnym momencie. Czy mechanizmy quasi-demokratyczne, no można by tutaj gadać, na ile, znaczy polemizować można by oczywiście, czy ta kastowość w Indiach faktycznie miała jakieś przełożenie na takie fasadowość demokracji, to też nie jest najlepsze określenie. Natomiast no no nie da się ukryć, że Indie mają bliżej do Zachodu niż do zamordyzmu w jakiejkolwiek formie wschodniej. I tu się Absolutnie, zero całkowicie zgodzę. wątpliwości. I chyba obaj się zgodzimy, że Hindusi są w stanie przerwać eksport ropy do Chin przez cieśniny. Tak. Są. Z tą marynarką wojenną, którą mają, są w stanie. Co więcej, Chińczycy mieliby potworny problem, żeby
swoją flotą być w stanie w ogóle wyjść na Ocean Indyjski i tam swobodnie operować. Pojedyncza grupa okrętów ze wsparciem logistycznym, okej. Chińczycy starają się budować bazy, starają się wyjść w kierunku Oceanu Indyjskiego, co jest widoczne. Natomiast no, tam niepodzielnie rządzą między Amerykanów i Hindusi. Absolutnie. Dlatego w wypadku takiej rywalizacji to nie jest kwestia tego, czy Chiny jakoś będą w stanie odbić Chiny Malaka od Amerykanów, bo jest możliwe, że Amerykanie nawet nie będą walczyć w Chiny Malaka. Tak. Natomiast jednym słowem, to co zrobił ta świętej pamięci premier Japonii, można stwierdzić, że przysporzyło Chińczykom dużych problemów, ale czy zgodziłby się pan z tezą, że Chińska Republika Ludowa za wcześnie pokazała takie twarde dążenia do takiego rewizji jakiegoś tam ustalonego porządku międzynarodowego i w ten sposób obudzili Amerykanów? A może inaczej, przestraszyli ciężko pół Azji i przy okazji obudzili Amerykanów? Generalnie ja się zgodzę, ale dam jedno takie ale, bo tutaj oczywiście pada cezura, że to za Xi Jinpinga. I to technicznie jest prawda, ale troszeczkę kontekstu, ponieważ chiński nacjonalizm, generalnie coś, co nazywa się, jest kompletnie, nieważne. To jakby ten wzrost takich młodej krwi, takiej bardziej asertywnej z chińskiej komunistycznej partii, jest zjawiskiem, które przyszło jakby obiektywnie i Xi Jinping jest jego objawem, a nie powodem, dla którego tak się stało. To nie tak, że Xi Jinping wprowadził jakby na salony tą masę osób, które nie chciały już prowadzić dyplomacji w sposób dyskretny, tylko autentycznie wraz z apetytem, wraz tutaj wzrostem potęgi Chin i z kolejnym pokoleniem, które jakby już było tym pokoleniem, które całkiem dobrze się czuło w wielkiej rewolucji kulturalnej, no to to pokolenie po prostu przyniosło takie zmiany. Gdyby to byłby tylko Xi Jinping, to lepiej nie sprowadzać po prostu wszystkiego do Xi Jinpinga, zwłaszcza, że obecnie naczelnym ideologiem, tak bym określił, jeśli chodzi o pomysł Chin na rządy, taki jakby wewnętrzny think tank, jedna osoba, po prostu taki tylny mózg, taki grey eminence, Wang Huming, to jest obecnie tutaj jakby naczelny doradca Xi Jinpinga, no to on przeżył już teraz łącznie trzech, bo on był również za Hu Jintao i za poprzednika. No to tak. Więc jego pomysły na przykład na tą, że na intensyfikację rywalizacji z USA oraz na generalnie zgniliźnie kapitalizmu i oczywiście straszliwa tutaj nienawiść wręcz do liberalizmu, no to wszystko jakby było już wcześniej przed Xi Jinpingiem, tylko teraz po prostu dostało jakby dodatkowego kopa. A czy zgodzi się pan z tezą, bo ta teza została już skrytykowana, potem znowu był jej powrót, że Chińczycy planują na dekady, tam 40-50 lat, że ta polityka jest taka właśnie długowieczna chińska i że oni jakieś obierają, wyznaczają sobie jakieś kierunki, trendy, którymi się dekady wręcz trzymają. Czy to jest prawda, czy to raczej wszyscy przeceniają troszeczkę zdolność planowania chińską, a nie dostrzegają tego, że po prostu niektórzy politycy Komunistycznej Partii Chin są po prostu dekady u steru władzy i z tego to wynika. Wydaje mi się, że to nie, też jestem dosyć sceptyczny co do tego pomysłu na planowanie takie dalekosiężne. Mogło się to pojawić z faktu, że po prostu przez dłuższy czas Chiny nie prowadziły jakiejś specjalnie aktywnej polityki zagranicznej, więc myślano, że cała ta polityka to jest jeden taki wielki plan po prostu na dekady. Trudno powiedzieć, żeby tak było. Natomiast jeśli mówimy o tym, czy teraz jest jakiś dalekosiężny plan Chin, no to jeśli znowu odwołamy się do Wanga Huninga, on napisał taką książkę America Against America. Może dodam kontekst. Wang Huning
To był taki człowiek, który po rewolucji kulturalnej był studentem właśnie na Uniwersytecie Fudan. I po tym pojechał na 6 miesięcy do Stanów Zjednoczonych. Jako po prostu ten badacz, po prostu i on tam odwiedzał uniwersytety, prowadził wywiady i tak dalej. I tutaj mamy lekcję, dlaczego należy bardzo traktować z wielkim szacunkiem studenta z wymiany, ponieważ facet po 6 miesiącach wrócił z USA i doszedł do wniosku, że USA zrobią kaput za kilka dekad, że to jest kompletnie śmietnik. Ja to, żeby nie było. On idealizował Amerykę, pojechał do Ameryki i zmienił zdanie o 180 stopni. I o czym on mówił tutaj? Właśnie ta Ameryka, to jest Ameryka, to jest taki typowy przypadek takiej książki apokaliptycznej, której on opisuje tam liczne problemy USA, tam sprzeczności z kapitalizmem, problem oligarchizacji, wielkie nierówności społeczne, ghettoizacja, problemy rasowe, opioidy. On tam wymienia tam mnóstwo rzeczy i on tam po prostu dochodzi do wniosku, że w dłuższej, szerszej perspektywie po prostu ten system społeczny USA się zawali sam pod sobą. I dlatego też, żeby nie było to działać też w drugą stronę, ponieważ Chiny w tym czasie były krajem, który się zachłysnął kapitalizmem, no i po części też liberalizmem, no bo jak przychodzi masa tutaj produktów za granicą, to też liberalizm w kulturze, ten wszystko, co z Ameryki jest modne, no to jak on pomyślał o tym, że Chiny to importują jeszcze do siebie, to po prostu on się złapał za głowę. I stąd też mamy to karygodne za Xi Jinpinga, tutaj się nasiliło, cenzurę i takie bardzo intensywną politykę kulturalną, tak to określę. To można czasami znaleźć w mediach takie newsy, że Chiny na przykład Chiny banują w mediach telewizyjnych mężczyzn, którzy wyglądają jak kobiety. W sensie tak to się, nie wiem, jak to się nawet określa, że Zniewieściali. mężczyzna w mediach ma wyglądać męsko, na przykład. No zniewieściałych, tak? Jeżeli ktoś wygląda Niewieściały, tak. zniewieściale, no O, to go banują, tak? tak, dokładnie. I też jak no, jakiś tutaj influencer czy jakaś znana osoba medialna się nie podoba Wang Huningowi, no to on tutaj sugeruje i po prostu potem znika. Jego fani po prostu nagle odkrywają, że ich gwiazda, która tam frywolna, która tam opowiadała o różnych rzeczach z Ameryki, jak tutaj fajnie, ten po prostu nagle jej nie ma po prostu. No, może zmieniła karierę, może miała inny pomysł na życie. W każdym razie nie ma już ich w mediach Czyli społecznościowych, Chińczycy nie. prowadzą swoją politykę kulturalną nakierowaną na korzystanie z dóbr materialnych, ale odrzucenie stylu życia, rozumiem, To tak? jest bardzo charakterystyczne właśnie dla epoki Xi Jinpinga. Już jakby z tego zachłysnięcia się właśnie tym Zachodem już tego w dużym stopniu nie ma. Oczywiście są takie perełki, no Szanka jest oczywiście dalej bardzo zwesternizowany, podobnie. A czy to Pana zdaniem wyszło? Odrzucenie konsumpcjonizmu zachodniego i pędu do bogacenia się, jednocześnie nieuleganie takiej zachodniej soft power, no bo umówmy się, że że to jest soft power, tak? Mówimy o atrakcyjności jakiegoś stylu bycia, kultury, który co innego jeździ zachodnim samochodem, znaczy może inaczej, ciężko właśnie odróżnić jeżdżenie zachodnim samochodem i korzystanie, nie wiem, z iPhone'ów, Starbucksów, McDonald'ów i innych od nie mimowolnego przesiąkania kulturą, z których wytworów się korzysta, tak? Czy to udało się Chińczykom, czy raczej oni w pewien sposób nasiąkali tym, pomijając oczywiście różnice cywilizacyjne i tak dalej. Czy uważa pan, że ta polityka się udała? Szczerze nie wiem, acz się domyślam, że prawdopodobnie efekty takiej polityki są w pewnym stopniu ograniczone. Na poziomie elementarnym po prostu Chiny kulturowo są słabe. Chiny się słabo przebijają i w tej strefie medialnej. I też ponieważ to, co oferują na przykład chińskie kino, jest właśnie takie skostniałe. Tutaj No, można dużo patetyczne, opowiadać. takie W ciosane Chinach, siekierą, tak? tak. Zresztą tutaj mogę tak powiedzieć, że na przykład
Chiny mają bardzo dużo absurdalnych praw cenzorskich właśnie w stosunku co do filmów, i czego efektem nie jest to, że Chiny tworzą jakieś dużo wspaniałych filmów, dzieł kultury, które jakoś trzymają tej cenzury, tylko po prostu znacznie słynniejsze od chińskich dzieł kultury są na przykład filmy tajskie albo nawet indyjskie, Bollywood. Tak. Wszystko to działa jakoś lepiej. A blockbustery chińskie, no to No dobra, można wyrzucić na. Tak? a jaka jest pana taka ocena gospodarki chińskiej? Czy ona faktycznie okazuje się być troszeczkę na zasadzie trzymał nos, czy złapał kozak tatarzyna, tatarzyn za nos trzyma i faktycznie jest wyjątkowo zależna od eksportu na zachód, czy też ta chińska droga, próba wygenerowania popytu wewnętrznego udała się? Jaka jest tutaj pana taka optyka? Czy Chiny są gospodarczo dalej tym smokiem, czy jednak okazuje się, że ten smok jest po części z papieru? Tak, wiem, że ciężko jest to ocenić, będąc obecnie w Polsce, nie śledząc, nie wiem, setek różnych makroekonomicznych czynników, ale tak na pana nos, bo tak się obserwuje, panie Macieju, pana posty na Twitterze w tematyce chińskiej, są takie bardzo wyważone, bardzo sensowne, nie clickbaitowe, ale właśnie dlatego mnie bardzo interesowała pana taka opinia na tematy okołogospodarcze. Czy to jest hit, kit, pomiędzy? No, niestety jedną sensowną odpowiedzią jest najpierw, że za mało wiemy, ponieważ Chiny są bardzo trudnym krajem do analizy gospodarczej. Jak USA są wielkim krajem, który jest kompletnie transparentny, no to już są problemy z analizą kraju takiej wielkości, mimo że jest transparentny. No to teraz jeszcze oceniać kraj o też wielkiej gospodarce, ale jeszcze jest kompletnie nietransparentny w wielu aspektach, no to jest wielkie wyzwanie. Natomiast co możemy bezpiecznie powiedzieć? Ja się tutaj zgodzę z tym, że Chiny zmierzają ku sporej części problemów. Jednym z największych jest tym, że pomysł na rozkręcenie rynku wewnętrznego nie powiódł się w takim stopniu, jakim pewnie chciano by osiągnąć. Istnieje też sporo problemów, które myślano, że rozwiązano, po czym wyszło, że nie, ponieważ kiedy za reform Denga Xiaopinga nastąpił oczywiście wielki rozwój gospodarczy. Ten rozwój się skupił przede wszystkim na tej wschodniej części, czyli właśnie na miastach portowych, Szanghaj, Kanton, ogólnie miasta na wybrzeżu. I była taka linia charakterystyczna, która przedzielała po prostu, gdzie jest bogactwo, a gdzie nie. I oczywiście Chiny próbowały mocno inwestować w interior, żeby ludzie nie uciekali stamtąd, bo jednym z największych takich charakterystycznych problemów chińskiego zarządzania państwem jest to, jest gigantyczne migracje wewnętrzne, które bardzo przeciążają państwo i system transportu i też powodują bardzo duże problemy w dostępie do usług. To jest po prostu nieefektywne w większym stopniu. Jeśli na przykład chciałoby się z Sichuanu nagle chciałoby się przenieść do Szanghaju, tam pracować. To jest paskudnie trudne do zorganizowania, nie tylko z takiej perspektywy, czy w ogóle tam jest mieszkanie, jak są absurdalne ceny mieszkań, wynajmu, ale przede wszystkim, że to jest paskudnie trudne do zrobienia prawnie po prostu, bo trzeba uzyskać po prostu pozwolenia na to, a te Czy oni miasta mają próbują dalej się system? bronić przed. Oni mają dalej system paszportów wewnętrznych, jak był w Związku Radzieckim? Czyli w sensie. Nie do końca, ale te problemy cały czas występują. Te miasta się bronią przed nadpływem, ale to jest rozwiązanie takie bardzo prymitywne. No i najważniejszym rezultatem jest to, że po prostu system jest nieefektywny. Są też liczne problemy takiej natury, właśnie takich na kilka, kilkanaście lat, są ekologiczne problemy. Tutaj już kolega Wojcza już opowiadał o problemie z dostępem ogólnie do gruntów rolnych, ale też bardzo ciekawy problem wyszedł ostatnio, dotyczy się on energetyki. Przy czym nie tego rodzaju energetyki, co by można było się spodziewać, tylko elektrowni wodnych. No bo żeby elektrownia wodna musiała działać, żeby mogła działać, no to musi być rzeka. Tak. A problem polega na tym, że przy takim wzroście temperatur i przy tym ostatnim heatwave, jaki przeszedł przez Chiny, no to
rzeki po prostu powysychały. No i efekt był taki, że po prostu bardzo dużo elektrowni wodnych przestało działać w pełnym zakresie. Dlatego to jest właśnie też ważne, to jest moja krytyka do redaktora Jakuba Wiecha. On dużo opowiada jak, dlaczego, o tym, jak Chiny inwestują w źródła odnawialne, ale on rzadko wspomina o tym, dlaczego właściwie one to robią, bo tam są gigantyczne różne problemy właśnie wynikające z, właśnie ze słabości chińskiej energetyki i tego, że nie, autentycznie globalne ocieplenie jest gigantycznym problemem dla całej gospodarki Chin. Czy to rzeki, czy to problem właśnie tego energetyki rzecznej, czy to właśnie problemy wynikające z nadużywania ogrzewania i klimatyzacji. Jest charakterystyczne, że za każdym razem, kiedy dobija się lato i przychodzi te fale upałów, to nagle katastrofalnie rośnie zużycie, ponieważ oczywiście wszyscy odpalają klimatyzatory, a w takim mieście jak Pekin, Szanghaj, po prostu to wysadza po prostu system, po prostu zużycie, konsumpcja energii. Więc Chiny mają gigantyczne jakby problemy, które same muszą rozwiązać wewnątrz siebie i Tajwan czy jakiekolwiek ekspady zewnętrzne na nic nie pomogą w tej kwestii. A czy jest taka możliwość, że gdyby wybuchły jakieś niepokoje społeczne w Chinach, albo nie wiem, byłoby blisko do wybuchu niepokoi społecznych, ja nie mówię o drugiej rewolucji kulturalnej, czy próbie, znaczy właśnie nie, właśnie mówię tak, że o próbie ukierunkowania, właśnie tak, to jest właśnie dobre analogia, próba ukierunkowania gniewu poprzez skierowania go, w tym wypadku było do środka, tak, ale na zewnątrz w tym wypadku, tak, czyli na przykład na Tajwan. Czy jest taka możliwość, czy raczej nastąpiła gdzieś ta zmiana pokoleniowa w Chinach i raczej niekoniecznie. Okej, okay, dobra. To są dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że tak, to jest teoretycznie możliwe, że ponieważ państwa autorytarne, to też jest bardzo ważne, państwa autorytarne nie mogą się tłumaczyć ze swojej agresji, że narody pchnęły ich do wojny, ponieważ bardzo czegoś chcą, ponieważ to było dla nich potrzebne i tak dalej, że Krym czy Ukraina jest niezbędną częścią Rosji, rosyjskiego miru. Tak samo też Chiny nie mogą się tłumaczyć, że naród chiński by po prostu ściągnął komunistyczną partię Chin z władzy, gdyby nie zdobyli Tajwanu. To jest bzdura, ponieważ państwa autorytarne mają gigantyczne środki wpływu na swoje własne społeczeństwa i gdyby chciały, mogłyby obniżyć temperaturę albo po prostu zgrabną polityką powiedzieć, że w sumie Tajwan to nie jest aż tak bardzo potrzebne. Ale mogłyby też rozpalić, tak. Przyznaję, że mogłyby tak rozpalić i można byłoby w takich warunkach wojennych, jakby w wypadku takich wielkich problemów społecznych, można byłoby utrzymać w trakcie działań Komisarza Partii Chin przy władzy całkiem nieźle. Jest z tym tylko jeden problem i to jest właśnie kwestia druga. Chiny mają bardzo unikatowe doświadczenie historyczne. Ono jest wyjątkowo specyficzne, to się bardzo rzadko zdarza. Otóż Chiny. Był przypadek, kiedy reżim w Chinach wygrał wojnę, a potem się rozpadł i przegrał powrót. I to jest doświadczenie bardzo współczesne. Bardzo współczesne, tak, bo i bardzo znane, ponieważ Chiny, i to trzeba pamiętać, Chiny uczestniczyły w II wojnie światowej tak. Właściwie od 1937, czyli 2 lata wcześniej, tak zwana Wielka Wojna Oporu. I tutaj tak. Rząd nankiński, Chiang Kai-sheka, Partia Narodowa, toczyła wielką, brutalną, straszliwie krwawą wojnę do samego końca, tak. Którą ostatecznie wygrali no z pomocą aliantów, bo oczywiście to była pełna koalicja, po czym ten kraj, który miał straszliwe zniszczenia wojenne, katastrofalną gospodarkę, niesamowite problemy wewnętrzne z administracją, się rozpadł i Komunistyczna Partia Chin w wyniku względnie krótkiej, decydującej wojny była w stanie cały kraj podporządkować. Tak. I ponieważ mają to doświadczenie historyczne, oni mogą sobie zdawać sprawę, że można byłoby pójść na zwarcie militarne, pełną wojnę z państwami Zachodu. Można byłoby nawet tą wojnę wygrać, ale to nie gwarantowałoby dalej, że Chińska Partia Komunistyczna by się utrzymała przy władzy. Mm-hmm.
Ponieważ tak, żeby podać taką inną analogię historyczną. Churchill po II wojnie światowej dalej był premierem, ale no, wybory. I można byłoby się myśleć, że partia konserwatywna w Wielkiej Brytanii po wspaniałym zwycięstwie nad tym straszliwym Hitlerem, to Churchill by wygrałby wybory. Nie wygrał. Tak. Partia Pracy doszła do władzy. Tylko, że w Wielkiej Brytanii partia nie równa się państwu, a w Chinach tak. Tak. I to jest problem. Tak. No i to nas w sumie płynnie doprowadziło do takiej drugiej części, a w zasadzie ostatnich tam 15 minut audycji, a mianowicie jak przewiduje pan możliwą rywalizację albo konfliktowie na linii USA-Chiny? Dojdzie do niego, nie dojdzie? Problem polega na tym, że znowu zbytnio patrzymy tylko na Chiny i tylko na USA. A możemy też spojrzeć w sumie na taki Tajwan. No bo skoro mamy tutaj tą rywalizację Chiny i USA, wydaje mi się, że większość analityków byłaby zgodna, że jeśli taki konflikt by nastąpił, nastąpiłby o Tajwan. No to spójrzmy na to państwo, ponieważ tutaj zdarzają się, tutaj są ciekawe rzeczy. Jeśli spojrzymy właśnie na takie dane ze Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem, co dotyczących właśnie wydatków zbrojeniowych, Tajwan od czasu przystąpienia, do tego czasu jak Xi Jinping doszedł do władzy, nie zwiększyły sobie jakoś specjalnie wydatków na zbrojenia. A mianowicie, powiem więcej, one konsekwentnie od lat Tajwan utrzymuje swoje wydatki zbrojeniowe poniżej 2% PKB. To nie tyle. Otóż trzeba pamiętać też, że Tajwan ma pobór. Ten pobór jest od 1953 roku. To jest długa, stara instytucja. Tylko problem polegał na tym, że ona z dekady na dekadę ten pobór był skracany. Tam z 14 do 12 miesięcy, potem z 12 do 4 miesięcy bodajże. I nie, to ja nie jestem tutaj takim ekspertem, żebym był w stanie powiedzieć, ale żołnierz po 4 miesiącach poboru, to on coś wie czy nie wie? Coś potrafi czy nie potrafi? Jest to wdrożenie dyscypliny wykonawczej i można założyć, że on się stawi do jednostki w razie wezwania i będzie w stanie wykonywać proste czynności w ramach systemu, ale na wyszkolenie, do żadne zaawansowane systemy uzbrojenia absolutnie to nie wystarcza. Raczej wyszkolenie ogólnowojskowe po 4 miesiącach, jeżeli tam nie jest regularny, jeżeli to nie jest trening na zasadzie na przykład szkolenia na zasadzie polskiego WOT-u albo Gwardii Narodowej USA, to nie, to te 4 miesiące to jest tak troszeczkę fikcja. Właśnie kwestia jest taka, że Tajwan jest wyjątkowo ciekawym przykładem, źródłem porównawczym do Polski. Tutaj rozwiniemy cały wątek o porównaniach do Polski, ponieważ jest to kraj, który ma bodajże tam 29 milionów populacji. Teraz już trochę mi się to, myślę, że gubię statystyki. I on utrzymuje względnie dużą, stałą armię, bodajże 160 tysięcy. I problem polega na tym, że jeśli spojrzymy na tutaj artykuły na temat właśnie stanu gotowości wojsk tajwańskich, jest bardzo słabo. Możemy tutaj na przykład, bodajże z Foreign Policy jest artykuł z 2020 roku, który informuje z przerażeniem, że jednostki liniowe w armii tajwańskiej są wypełnione od 60 do 80%. Technicznie to nie musi być słaby wynik, tylko problem polega na tym, że jeśli zakładamy scenariusz nagłego desantu inwazji i nie ma aż tak dużo jakby terenu, żeby móc się cofać, transformować swoje jednostki, to jest trochę słabo. Co więcej, jest też dużo doniesień o tym, że pobór, nawet ten 4-miesięczny, to jest fikcja, że tam nie ma baz, nie ma infrastruktury, żeby przeszkalać tam ludzi, że tam tylko remontują mieszkania, no nie jak Polska. Jakie doniesienia takie z Polski, jak jeszcze był pobór. I mimo tych wszystkich doniesień, mimo tego gigantycznego wzrostu dochodów na zbrojenia ze strony Chin, Tajwan nie drgnął. Te jedyne, co teraz drgnęło, i tu jest ciekawe źródło porównawcze, no to teraz ogłoszono właśnie, że Tajwan no, wyda na
zbrojenia znacznie więcej, ponieważ bodajże wzrost wydatków rządowych na to będzie budżet wojskowy o 12,9%. Niby. I wyjdzie to w stosunku do PKB, że to będzie wzrost bodajże z 1,74 do, uwaga, do 2,4. To jest właśnie ta reakcja na tą zbliżającą się katastrofę. I teraz następuje pytanie. Skoro Tajwan tak jakby spartolił sprawę z poborem, tam są bardzo duże problemy właśnie z tymi jednostkami, z wypełnieniem jakby rezerw i tak dalej. Skoro te wydatki zbrojne nawet nie rosną tak dużo, no bo jeśli porównamy do Polski, która skaczemy do 3%, to możemy się zacząć zastanawiać, że coś tu nie gra. I teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? A, Tajwan, rząd Tajwanu po prostu jest głupi i on się nie przygotowuje odpowiednio na sytuację. To jest pierwsza teoria. Druga jest taka, że Tajwan nie zwiększa swoich wydatków zbrojeniowych, ponieważ uważa, że jest to prowokacyjne i że jak zwiększą zbyt bardzo, to może Chiny się jednak zdecydują na inwazję, czy też na scenariusz blokady wyspy. Albo trzeci problem, trzecia wersja. Tajwan widzi, że to nie jest realny scenariusz, że to jest blef, że po prostu nadal balans sił jest znacząco przeciwko Chinom. I że nie ma, są potrzebne specjalnie wzrost wydatków zbrojeniowych. Japonia jest trzecią gospodarką świata. Ona ma konsekwentnie wydatki na poziomie 1%. I otóż, co Japonia zamierza zrobić w stosunku do problemu Chin? Otóż wielkim osiągnięciem Japonii jest to, że udało jej się przebić 1% PKB na zbrojenie. Żeby nie było, stan japońskiej armii jest doskonały w stosunku do wielu. Jakiej armii? Nie mają armii. Tak. 1% na siły samoobrony i za Shinzo Abe, właśnie Shinzo Abe, dlaczego tak bardzo nabruździł Xi Jinpingowi? Ponieważ w przeciągu 5 lat, może trochę więcej, Japonia chce zwiększyć swoje wydatki na zbrojenie do 2%. Co na trzecią gospodarkę świata i wzrost z 1% do 2% stanowi sporą sumę, ale to nie jest katastrofalnie duży wydatek. Można byłoby wydać jeszcze więcej, albo można byłoby tworzyć nowe jednostki, albo myśleć tutaj jeszcze o bardziej intensywnych działach, albo nawet na wprowadzeniu poboru. Nic z tych rzeczy się nie dzieje. Z Tajwanem jest jeszcze jedna rzecz. Trzeba pamiętać o tym, że wiele możliwego eksportu uzbrojenia na Tajwan było blokowane z przyczyn politycznych. Tak było z myśliwcami, tak było z czołgami, tak było z okrętami. To trzeba przyznać, że ta polityka chińska blokowania importu uzbrojenia przez Tajwan była dość skuteczna, jeżeli chodzi o takie duże, głośne systemy uzbrojenia. I Republika Chin miała poważny problem, czyli Tajwan, z importem pewnych rodzajów uzbrojenia. Ponieważ im sprzedano F-16AB, potem sprzedano Mirage 2000, potem mieli problem, żeby zakupić jakiekolwiek nowoczesne samoloty. W przypadku floty też było podobnie, przez jakiś czas oczywiście import był z Francji, ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, faktycznie no, nie wygląda to na jakieś gorączkowe zbrojenie albo nie wiem, model obrony oparty o model izraelski, szwedzki, fiński, whatever. Czyli masowy pobór, przygotowywanie się do masowej obrony kraju faktycznie zagrożonego inwazją. Czyli generalna sugestia jest taka, że Tajwańczycy uważają, że bilans sił w ramach pewnych koalicyjnych zobowiązań jest wyjątkowo niekorzystny dla Chińskiej Republiki Ludowej i nie uważają, żeby trzeba było bić na alarm, tak? Mniej więcej, aczkolwiek właśnie to jeszcze dodając, żeby nie było tutaj, mówimy tutaj o względnie starych zakupach Tajwanu, Tajwan w najbliższym, ostatnim czasie zakupił trochę Abramsów i tak. Również, to jest szczególnie warte notowania, F-16 w tym najnowszym bloku 7, czyli bardzo dobre maszyny, tak. Ale nadal to są, nie są zakupy, jakby, które służą do przeobrażenia całej armii. Nie tak. Wymieniają nagle całego garażu swoich czołgów, czy nie robią jakichś panikarskich zakupów, tylko jakby ciągną cały czas mniej więcej to samo. Zachowują się ekstremalnie spokojnie, jak na kraj, który miałby być za rok, czy dosłownie w tej chwili, natychmiast, jak niektóre media mogłyby krzyczeć, być obiektem inwazji ze strony Chin. Inna kwestia jest też taka, że ponieważ środki rozpoznawcze, jakimi dysponują państwa Zachodu, szczególnie Stany Zjednoczone, bardzo dobrze są w stanie wykryć, tak. Czy realnie Chińczycy coś szykują, czy nie szykują. Ponieważ do takiej inwazji na Tajwan
Do samej blokady oczywiście trzeba byłoby użyć floty, ale do desantu trzeba byłoby przygotować olbrzymią liczbę transportu, po prostu na przerzucenie żołnierzy i na zaopatrzenie dla nich. To są I to jest ponadroczne dosyć przygotowania. widoczne. To jest dosyć widoczne. Ponadroczne przygotowania. Dokładnie. I to znaczy, że nie da się właściwie zaskoczyć tutaj Tajwanu w ten Tak. sposób. Na co Chiny mogłyby liczyć, i to jest właśnie niby to, na co najbardziej Chiny liczyły, to jest niestabilność polityczna Stanów Zjednoczonych i powrót do izolacjonizmu. Tak. I to właśnie dlatego między innymi w Chinach tak właśnie w tych gronach rządzących celebrowano oczywiście 6 stycznia i oczywiście atak na kongres, No tak. ponieważ właśnie wtedy też między innymi strasznie skoczyła sprzedaż tej książki America Against America Wang Kuninga. Wtedy już myślano, ach, ta Ameryka, coraz większy chaos Tak. wewnętrzny. No nie, no Bali jeszcze się w ogóle. trochę, już się tam gotuje, ponieważ Chiny zdają sobie sprawę ze swojej własnej słabości i też zdają sobie sprawę z takiego jednego problemu, jaki wynika z tej sieci sojuszy, która jest, sieci państw, które są bardzo zainteresowane, by Chinom nie wiodło się dobrze. Otóż ten sojusz jest miażdżąco silniejszy od Chin, ale USA musiałyby wejść pierwszy, prawdopodobnie. Tak. I tym bardziej, że to dokładnie USA mają powód, żeby wejść do obrony Tajwanu ze względu na Taiwan Relations Act. Mają jakby już tą stałą podbudowę pod to. Więc gdyby USA by nie weszło do obrony Tajwanu, to wtedy ta sieć sojuszy miałaby duży problem, żeby w Tak. ogóle wejść do wojny. I na to najprawdopodobniej liczyły elity chińskie. Dlatego tak właśnie bardzo uważnie obserwowano właśnie tą kwestię stabilności i ustroju właśnie Stanów Zjednoczonych. A myśli pan, że dygnitarze Komunistycznej Partii Chin kibicowali Donaldowi Trumpowi w jego polityce? To jest problem, bo z jednej strony retoryka antychińska, tak, a z drugiej strony działania ewidentnie rozwalające no, system polityczny w Stanach Zjednoczonych, tak? Kwestia jest taka, że Donald Trump mógł robić cokolwiek, ale samym swoim istnieniem u steru prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump był czynnikiem destabilizującym. Co więcej, trzeba patrzeć nie tylko na Donalda Trumpa i na przykład jego doradców do spraw polityki zagranicznej, ponieważ Bolton był dosyć jastrzębowy, czy to zwłaszcza w stosunku do Iranu i ogólnie do licznych innych państw. Tylko, że wraz z Trumpem to środowisko, jakby to się w amerykańskiej kulturze nazywa alt-right, ono przyciąga do siebie osób, które cierpią trochę na ojkofobię w stosunku do swojego własnego systemu politycznego, na nienawiść do demokracji i tak dalej. To jedna rzecz, czyli one jak dziwnie lubią takie reżimy właśnie autorytarne jak Chiny czy Rosja. A po drugie, charakterystyczną ich częścią jest to, że zwykle głoszą jakiś rodzaj izolacjonizmu. I to też nie tylko taka skrajna prawica, czy też właśnie Trumpowcy, czy to środowisko wokół tego, ale to zjawisko też się pojawia w skrajnej lewicy amerykańskiej, więc ono też jest obecne. Więc jeśli na to patrzymy, to bym powiedział, że Chinom na pewno bardzo się podobało środowisko, jakie było wokół Trumpa. Czy podobał się Trump? Ja nie będę w to wnikał, ale bardzo mi się podobało, jaka to była destabilizacja, że bardzo rosły animozje społeczne, badania, na przykład takie jak jak elektorat demokratów widzi republikanów, jak elektorat Tak. republikanów widzi demokratów. Jak wszystkie te animozje rosły, czy też rasowe, jak biali do czarnych i tak dalej, to Chinom po prostu rączki się. No, Zacierały. bardzo się cieszyli. No Bardzo się to, cieszyli. panie Macieju, trzy konkretne pytania i trzy krótkie odpowiedzi. Czy będzie wojna? Nie.
Możliwe, że w jakiejś nieokreślonej dalekiej przyszłości, kiedy zmieni się bardzo wiele, ale to jest nudna odpowiedź, więc skrót to nie. Okej. Czy Chiny gospodarczo będą w stanie stworzyć system, który spowoduje, że trochę spowodują erozję tego ładu gospodarki związanej z USA i Zachodem? Czy uda im się odwrócić te trendy gospodarcze? Nie i uważam, że w szerszej perspektywie gospodarka chińska będzie słabnąć, aczkolwiek zawsze utrzyma pewien silny status. Przechodzi teraz problemy gospodarcze. Nie znaczy to koniecznie, że za kilkadziesiąt lat Chiny nie będą powracały do swojej siły. Super. Panie Macieju, bardzo, bardzo panu dziękuję. Ja Dziękuję, że dał również się pan bardzo zaprosić. dziękuję. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o diagnozę stanu Chińskiej Republiki Ludowej oraz wyzwań, przed którą stoi, którą przeprowadził dla was zaproszony pan Maciej Jarocki. Mam nadzieję, że było to ciekawe. Jest to bardzo interesujący, uzupełniający głos w stosunku do tego, o czym mówił Ariel, o czym mówił Krzysiek Wojcza albo pan profesor Michał Lubina. I myślę, że te cztery odcinki pozwalają w pewien sposób pokazać taką całość, jeżeli chodzi o diagnozę Chińskiej Republiki Ludowej. Oczywiście myślę, że jeszcze zdarzy się kilka odcinków, gdzie będzie taka część diagnostyczna tego, co obecnie widzimy z zaproszonymi gośćmi, a w kolejnych odcinkach chińskich wrócimy już do kwestii sił zbrojnych, analizy sił zbrojnych i potencjału. Oczywiście, jeżeli odcinek Wam się podobał, to zachęcam do zalajkowania, zasubskrybowania, przesłania do znajomych. Możecie wesprzeć mnie w kanale w Patronite i bardzo dziękuję tutaj patronom, dzięki którym ten kanał się rozwija. No i oczywiście przypominam, że sponsorem odcinka była firma i portal Racket Jobs. To by było tyle. Do zobaczenia. Cześć.